Witam wszystkich z tej strony Tula, a my jesteśmy w kolejnym odcinku z gry The Sims 4 razem z Majką i jej rodzinką. I na początku chciałabym bardzo wszystkim serdecznie podziękować za niedzielne życzenia urodzinowe dla mnie. Nie spodziewałam się tego, było bardzo, bardzo dużo życzeń. Starałam się wszystkim z osobna podziękować, ale dzisiaj jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję. To naprawdę bardzo miło z waszej strony. Choć wiecie, no... urodziny no nie do końca są takie miłe, dla was pewnie jeszcze tak, ale dla mnie no jednak jestem rok starsza, jakby nie było. Ale no cóż na to poradzić, niestety nic, czas niestety idzie do przodu, a nie wstecz. No ale dobra, na początek słuchajcie, bo część osób w komentarzach pisała mi, żebym pokazała, jak tutaj pobiera się z tej galerii, jak możecie sobie ode mnie pobrać moje domki i moją rodzinkę. Także na początek właśnie tym się zajmiemy. Jak widzicie, tutaj jest mój nick Tula Games. Bardzo dużo osób z was pyta o to, choć na filmikach często to widać. Także tutaj jest mój nick Tula Games. I teraz, jeżeli chcecie sobie pobrać coś ode mnie, wchodzimy tutaj w społeczność. Tutaj nic nie zmieniamy. Tutaj mamy nazwę obiektu i możecie tutaj wpisać nazwę obiektu, ale ja myślę, że dużo łatwiej będzie, jeżeli zaznaczycie sobie tutaj origin i tutaj wpiszecie sobie właśnie mój nick, czyli Tula Games. Zrobicie enter. I proszę bardzo, tutaj pojawią wam się wszystkie moje udostępnione i simy, i domki. Także tutaj możecie sobie to pobrać. Po prostu wtedy, nie wiem, wchodzicie sobie na rodzinkę, tak? No ja tutaj mam udostępnione, prawda? Ale wy będziecie mogli sobie właśnie tutaj naciskamy na pobieranie. Także tak to wygląda. Jeszcze wam pokażę moją bibliotekę. Jest właśnie domek Majki Marcela, tu jest obecna rodzinka, tu jest jeszcze jak Majka była w ciąży, to też udostępniałam, gdyby ktoś chciał. Tu jest Łucja, którą grałam na początku, tu jest jeszcze jedna simka, którą kiedyś tam zrobiłam. Tu jest sama Majka, sam Marcel, to też jakieś początkowe moje przerabiane, te akurat tutaj są z Maxisa. To jest rodzina od mojego widza, to tak samo. Tutaj już mam pobranych nastolatków. Tutaj tych mogę wam właściwie pokazać. To są nastolatkowie od Mateusza, który dla mnie zrobił właśnie dwie dziewczyny i jednego chłopaka. Razem z tatusiem, tak. A to jest rodzinka od Adriana. Tak, szczególnie tutaj to jest właściwie, nie wiem, czy to jest... Czekajcie. Pokochaja mnie ja. No tak. Cały Adrian tak naprawdę. Tak, świetny. Ten nastolatek to jest chyba ona, tak? Tak mi się wydaje. No, także tutaj jest kolejna rodzinka. Ja ich jeszcze nie wprowadzałam nigdzie, dlatego że no, nie chcę, żeby już jakby ten wiek leciał im do przodu. Dopiero jak nasze dzieciaki podrosną, to wtedy powprowadzam. Jeszcze nie wiem dokładnie jak, ale... czy jakoś razem, czy no nie wiem, to jeszcze zobaczymy. Także mówię, jeżeli ktoś jeszcze ma chęć, to zapraszam do robienia nastolatków, bo być może któryś z moich dzieciaków właśnie wybierze któregoś z nastolatków przez was zrobionego. Także tak to wygląda. Jeśli chodzi, jeszcze może w sumie pokażę przy okazji, jeśli na przykład chcemy sobie pobrać jakiś domek, czy pomieszczenie, nie ode mnie, już tylko tutaj z galerii. Powiedzmy, że chcemy sobie pobrać na przykład, nie wiem, albo parcelę weźmy sobie. Klikamy sobie na parcelę. Tutaj mamy najnowsze, pobrania 7 dni, pobrania ogółem.
Także weźmy może sobie te najnowsze. Tu jeszcze mamy zakładkę zaawansowane. Tutaj mamy rozmiary, na jaką działkę chcemy domek. Tutaj mamy ceny. Ja wiem, że większość z Was to wie, ale jest część osób, która nie wie, jak to zrobić, dlatego to pokazuję. I tutaj wybieramy sobie, czy chcemy mieszkalne, czyli domki, czy chcemy bary, biblioteki, kluby. Tutaj jest wszystko wyszczególnione. Powiedzmy, że chcemy sobie pobrać domek, więc naciskamy na domek. I tutaj mamy różne domki zrobione przez osoby tak właściwie na całym świecie, także możemy sobie coś wybrać i ten domek pobrać. Bierzemy, nie wiem, obojętnie jaki domek i klikamy tutaj zapisz. Możemy sobie zapisać w bibliotece i dopiero wtedy z niej pobrać, albo możemy już od razu sobie pobrać na działkę. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że już teraz będziecie wiedzieli, jak to zrobić i że Wam w tym choć troszeczkę pomogłam. I tak jak mówię, no, jeśli chcecie ode mnie, to ja myślę, że ten sposób z wpisywaniem mojego niku jest dużo lepszy, bo tam będziecie mieli wszystko i wtedy będziecie mogli sobie wybrać, co chcecie. Ale dobrze, wracamy do naszej rodziny. Właśnie tu widziałam, co oni, przepraszam, tutaj robią. Tobie tu ustawiłam, widzę. Ty, mój drogi, no proszę was, co wyście tu porobili? No baw się, naprawdę, powyrzucaj to wszystko. No dajcie spokój. Co wy robicie? Powyrzucać to proszę, raz, dwa. A, bo oni są rozgniewani, bo coś w szkole chyba im poszło nie tak, dlatego są rozgniewani. Jeszcze odrobisz sobie później lekcję. Zaraz wam opowiem o moich planach. Co zamierzam zrobić? Pokaż mi, Melisa. Ty, właściwie to tak, zjedz sobie. Aha, Marcel. Chciałam, żeby on naprawił im tutaj ten domek, bo jest popsuty. Także niech on to naprawi, bo oni nie mogą się tam bawić. I właśnie jeszcze tutaj jest to jabłko, które wyłowiła Melisa. Ona niestety Co się stało? Dlaczego nie idziesz? No, idź tu napraw. Ona zasiać nie może, ale może Marcelowi się uda. Majka jest w pracy. No, Miłosz biedny, rozgniewany, no ale trudno. Później możesz się trochę może pobawić. I tak, wszystkie dzieciaki, poza właśnie Miłoszem, który tutaj jeszcze ma przeczytać samodzielnie 3 książki. Właśnie, to może zamiast się bawić, to sobie poczytasz. Obojętnie, mają być 3. Także jemu tu jeszcze zostało. Mikołaj ma już spełnione, zobaczcie, wszystkie. To już było ostatnie. Ja mu to zmieniałam, ale stwierdziłam, że ja wrócę z powrotem do łobuziaka, dlatego, że no chciałabym, żeby był ten łobuziak, bo jak będzie nastolatkiem, to pewno będzie coś innego do wyboru. Jeszcze nie wiem co, bo nastolatków jeszcze nigdy nie miałam, słuchajcie, w grze, dlatego na razie mu to tutaj zostawimy, zobaczę, co on będzie miał później do wyboru. I tak samo Melisa. Melisa też już ma wszystko i też jej to na razie zostawię. Tak samo tutaj w szkole już wszyscy mają wszystko zapełnione, także całkiem fajnie. Słuchajcie, próbowałam z Majką, z tym przepraszaniem. Słuchajcie, no kurczę, no ja nie wiem, jak ja mam to zrobić. Czekajcie, bo Marcel do pracy. Czekajcie, gdzie ta praca? Tu. Tu ma niby wszystko spełnione, ale jeszcze tutaj ma niezaczęte podłe interakcje. No to jest jakaś masakra po prostu, żeby on miał takie zadania codzienne. Nie chcę, żeby to... Co? Majka owinęła smakowite kąski bekonu. Aha, bo ona jakieś psikusa robiła, dobra. Nieważne. A ty, Melisa, gdzie ty idziesz? Idziesz się pobawić? Odrobiłaś lekcję? Nie odrobiłaś lekcji, gdzie? Wracaj tu. Ale Marcelowi jeszcze bym chciała właśnie zrobić tutaj z tych podłych, żeby miał to do pracy zaliczone. No bo jednak nie chcę, żeby z Majką to robili, bo oni i tak już te interakcje mają średnie, dlatego że ja próbowałam z tą Majką, żeby mogła przeprosić. No dalej mi się to nie udaje, słuchajcie, mam z tym problem dość spory. Bo nie ma po prostu, ona była rozgniewana, słuchajcie, w sumie już Marcel później też był rozgniewany na koniec, ale nie ma tej opcji w ogóle przeproś, było błagaj o wybaczenie, ja to robiłam, ale no to niestety i tak się nie zaliczyło, więc nie wiem. To samo z Marcelem, pisze książki i dalej nie ma przełamania tej blokady. Nie wiem, jak ja mam to zrobić. No ale, pokaż, ile
Jeszcze długo tu mamy? 50%, no to jeszcze troszeczkę. Najpierw mu tutaj to załatwię. Były rachunki, słuchajcie, mamy już 14 tysięcy, ale były rachunki ponad 5 tysięcy, słuchajcie, także bardzo dużo. No ale co zrobić? Rachunki trzeba płacić, bo nam odetną prąd albo coś i wiecie. Chluśnij napojem. O, to jest całkiem fajna opcja. Dobra, aha, ty sobie czytasz, dobrze. Ty... Zabawa, dokładnie, idź się pobawić. A ty idziesz spać? Nie, poczekaj, idź się też pobawić może. Pobawcie się razem. Marcel, poczekaj, zaliczyło ci się to? Ukończone, okej, okay, ale no niestety awansu i tak jeszcze nie dostanie. No trudno. Wiesz co? Idź ty się wysiusiaj. I... O my god, jakie my tu mamy burdel. Posprzątaj to wszystko. Właśnie, słuchajcie, Majka zaczęła malować, tak, bo pisaliście mi, że to jest opłacalne zajęcie, a ja potrzebuję teraz sporo pieniędzy, dlatego zaczęła malować. Proszę, tu jest jej ostatni obraz. Jest przepiękny, jakaś... sowa, czy co to jest? Nie wiem do końca. Tu jest króliczek, który też ona narysowała. Ona, tak jak mówię, na razie jeszcze jej nie zmieniam kariery, bo chcę, żeby... No, ona dużo zarabia, tak? Więc chciałabym tych pieniędzy troszeczkę nazbierać, dlatego jeszcze teraz tego nie zrobię. Ale w wolnym czasie, z racji tego, że nie ma żadnych tam zadań do awansu i tak dalej, ona właśnie sobie maluje. I dodatkowo... rozwija tą umiejętność i myślę, że za jakiś czas już całkiem sporo będzie mogła sobie na tym zarobić. No ale zobaczymy. Tak, i ty, mój drogi, tak, wyrzucisz zepsute jedzenie i podasz obiad. A tu co jeszcze mamy? Smażony okoń, o. Całkiem okej. Dobra, dzieciaki, ty jeszcze czytasz? Czytasz. Mam nadzieję, że ci się zaliczy ta książka. Nie, to było tutaj. Ty idziesz, Melisa, spać. No dobra, możesz iść spać. Ty już śpisz. Ty jak przeczytasz, to też pójdziesz spać. Marcel nam tutaj gotuje. I słuchajcie, plan jest taki, że... Miłosz... Zostało mu 9 dni teoretycznie, no właściwie zaraz będzie 8. Ale dzisiaj zrobimy już mu urodziny. O, zaliczyła się. Nie, czekajcie, zaliczyła się? Tak, zaliczyła się. No to super. To w takim razie idź spać. No nie, znowu się popsuło. No dobra, już to zamienię, bo to jest na szczęście nie tak dużo. Jeszcze dwie książki mu zostaną. Co to ja mówiłam? Aha, Miłosz i urodziny, dokładnie. Plan mój jest taki, że było bardzo dużo propozycji, co tutaj zrobić z nimi, żeby każdy miał osobny pokój. Jeszcze tylko schowam jedzenie, żeby nam się nie popsuło. Schowałam? Schowałam. Żeby dobudować jeszcze jedno piętro, ale powiem wam, że trzy piętra, no to tak średnio mi się to widzi. Tu, żeby wybudować domek, no zobaczcie, to jest tak mało miejsca, że naprawdę to ten domek musiał być taki malutki, że po prostu masakra. Ale ten pomysł bardzo mi się spodobał, właśnie żeby, jak dzieciaki dorosną, żeby zamieszkały razem, właśnie w osobnym domku, na jednej działce razem z rodzicami, ale w osobnym domku. I jak będą nastolatkami, to wiecie, będą mogli się umawiać na randki, będą mogli jakieś imprezy sobie robić, także myślę, że to jest całkiem fajna opcja. Bardzo mi się spodobała, ale że tutaj niestety nie mam na to warunków, dlatego stwierdziłam, że przeniosę ich na większą działkę, oczywiście ten domek, i wybuduję dla nich drugi domek właśnie dalej, więc ja już mam działkę wybraną, już zaczęłam tam właśnie budować. Powiem wam szczerze, że nie miałam zamiaru budować drugiego domku, ale no niestety muszę, chciałam jakiś pobrać, ale z racji tego, że jest ten ich domek, który tam już przeniosłam, to jeżeli chcą pobrać drugi domek i go wstawić, to pokazuje mi się, że ja mogę tylko zamienić te domy, tak? Nie mogę dwóch jakby postawić, dlatego ten drugi muszę budować i właśnie go tam już buduję. Ale no to wiąże się z tym, że to są dodatkowe pieniądze, bo to jak teraz chcę ich tam przeprowadzić, no to niestety pieniędzy im zabraknie.
Bo, o matko, ty też jesteś, widzę, zmęczona. No dlatego tych pieniędzy potrzebuję jak najwięcej, żeby ich tam móc przenieść. Jeszcze tego nie skończyłam, no bo to naprawdę pochłania sporo czasu. I myślę, że i tak wszystkiego nie uda mi się zrobić, ale chociaż chciałabym ten drugi domek im postawić. I tak sobie pomyślałam, że dzisiaj właśnie zrobimy już Miłoszowi urodziny. Chciałabym właśnie zrobić imprezę mu z tej okazji. I stwierdziłam, że postarzę też Mikołaja, ale tego jeszcze dzisiaj w odcinku nie będę robić, bo to zapytanie do was. Czy myślicie, że to jest dobry pomysł? Bo właśnie ich dwóch chciałabym wprowadzić do tego osobnego domku, a Meliskę bym tutaj zostawiła jeszcze z rodzicami, no bo ona ma tutaj naprawdę jeszcze, zobaczcie, 29, nie wiem, całkiem sporo. Dlatego stwierdziłam, że ją tutaj jeszcze z nimi zostawię, a po prostu dwóch chłopaków przeprowadzę, znaczy przeprowadzę. Oni będą mieszkali sobie w tym osobnym domku i tam będą mogli sobie robić imprezy. No i chciałabym właśnie, żeby oni byli w tym samym wieku mniej więcej, tak? Dlatego Mikołaja po prostu szybciej bym postarzała i oni wtedy we dwójkę mogliby tam sobie razem mieszkać, tak? Myślę, że to jest całkiem fajna opcja i ciekawa. Ale napiszcie mi, co o tym myślicie. Także tak jak mówię, no dzisiaj Mikołaja jeszcze postarzać nie będę, bo on ma jeszcze więcej, on ma 12 dni, no to nie jest jakoś tak dużo, prawda? Ale no mówię, chciałabym, żeby oni byli w jednym wieku. Także napiszcie mi, co myślicie o tym moim pomyśle, żeby właśnie ich przenieść na inną działkę większą, żeby oni właśnie mogli sobie w tym drugim domku jakby we dwójkę razem zamieszkać i mówię, tam mogliby robić sobie imprezy, mogliby zapraszać dziewczyny, wiecie, no myślę, że nastolatkowie, no to muszą się trochę pobawić i właśnie chciałabym, żeby byli w dwójkę razem, tak? No ja ogólnie chciałam bliźniaczki, jak wiecie, ale w ogóle najbardziej to chciałam trojaczki, niestety nic z tego nie wyszło. Dlatego pomyślałam, że po prostu tak razem ich postarzeję jakby w jednym czasie. Także dzisiaj właśnie zrobimy urodziny Miłoszowi, a Mikołaja jeszcze na razie zostawię, bo tak jak mówię, no chciałabym was też zapytać o radę, czy... A tobie, Marcel, co? Czy to jest dobry pomysł? No ja myślę, że jest całkiem okej. Co ty, Marcel? Pokaż, no. To mamy ukończone. No to słuchaj, jak ty już wstałeś. Żadne tam gliny. No, stój, rzesz. Idź pisać dalej. Aha, my nie mamy wybrane. Co by ci tu wybrać? Poza. Fantastyka naukowa. Idź pisać. W takim razie. Jesteś zainspirowany. To możesz pisać. Mam nadzieję, że już żadnych rachunków nie ma. Aha, bo tu mam moje książki. Właśnie, musiałabym to też zrobić. No, jak widzicie, on pisze ciągle, a dalej nie ma tej blokady, więc no, nie mam pojęcia, jak ja mam to zrobić, naprawdę. Nie udaje mi się to, i tak samo z tą Majką, żeby go przeprosiła w tym stanie rozgniewania. Też mi się to nie udaje. Oni już mają naprawdę średnie relacje między sobą i... No i nie mogę tego zrobić jakoś, no. Oczywiście będę próbowała cały czas, ale co mi z tego wyjdzie, to nie wiem. Właściwie jak napiszesz, to spróbujmy zobaczyć, jak to wygląda z tymi urodzinami. Zaplanuję wydarzenie towarzyskie. Jeszcze tego nie robiłam. Kiedyś chciałam to zrobić, ale jak dzieci jeszcze były niemowlakami, nie wiem czy pamiętacie, tego niestety nie dało się zrobić. Na pewno da się z tortem, po prostu tort i zdmuchnij świeczki i on wtedy się postarzeje. Jestem strasznie ciekawa, jak będzie wyglądał w ogóle. Właśnie pisaliście mi, żebym pozmieniała ich trochę. Stwierdziłam, że no, dzieciaków nie będę zmieniać, bo mówię, oni będą nastolatkami, więc i tak już będą inaczej wyglądali i wtedy ich pozmieniam. A co do Majki i Marcela, to tak, no jeśli chodzi o Majkę, ewentualnie jakieś stroje, bo powiem wam, że fryzury, ile razy próbowałam mi jakieś tam różne fryzury dobrać, żadna mi nie pasuje, po prostu tak się przyzwyczaiłam do tej wyglądu, że w innej fryzurze wygląda dziwnie dla mnie, dlatego na razie tak zostanie. A dzieciaki, tak jak mówię, no jak będą nastolatkami, no to oni tak sami się zmienią, więc wtedy ich troszeczkę tam poprzerabiam i zobaczymy też, jakie są ciuchy, bo jeszcze nie widziałam. Ja nastolatków w ogóle jeszcze nie miałam w grze, także jestem strasznie ciekawa, jak to będzie wyglądało. Pokaż, no. Ciekawie, ile mu to zajmie, to pisanie, ale niech on sobie pisze. Chcę zobaczyć, czy coś tu ma. Nie, nic tutaj nie ma, niestety. Dobra. Tak, siusiu. Muszę was jakoś tu po kolei poogarnąć, bo później wszyscy razem staną i...
No i właśnie, i wszyscy mają to samo. No nie, stać. No niestety gdzie? To idź zjeść. I później też siusiu i prysznic. A ty właściwie mógłbyś sobie na przykład pograć. Albo szukaj hasła, przeglądaj strony. Porozmawiaj z Simem o imieniu Dominik Mucha. A spróbujmy. Zobaczymy. Dobrze, ty masz ustawione. Boże, on też śpiewa. Niezłe. Co gadasz? To bardzo ładnie. Gadajcie sobie. A Majka, ty idziesz za 2 dni. Dobra. No to ty sobie jeszcze śpi. On pewnie jak skończy gadać, to sobie zmieni na jakieś granie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Zobaczymy. Dobra, ty się Melisa ogarniasz. Spoko. I właściwie możesz iść się pobawić tutaj. I Miłosz też może iść się pobawić. Tylko wiedzieć, jeszcze zobaczyć, czy oni na pewno mają te lekcje odrobione. Tak, dodatkowe zaliczenie tam już. O właśnie, możemy jakieś żabki rozmnożyć na pewno. A, żaby liściasta. Co mamy? Też żaby liściasta. Świetnie. Bakłażan. Liściasta. No to jedną sprzedajemy, bo nie potrzebujemy. O! Świetnie. Marcel napisał książkę. Nowa powieść. No nic mu się tutaj w ogóle nie pokazuje. Z tym. Dobra, mamy tą imprezę. Czarno-biała, kostium, przyjęcie domowe, wesele. Przyjęcie urodzinowe. No i zobaczmy. Jubilat. Jubilatem będzie Miłosz. Tak, goście. Kogo my tu zaprosimy? Zoj może być. Możesz być ty i ty. A, wystarczy, myślę, tyle. Żywieniowiec. A nie, ktoś się pokazuje, czekajcie. O, Łucję weźmiemy. O Boże, Łucja już jest. Naprawdę, ty już jesteś staruszką. To jest moja simka, którą grałam. No dobra, niech będzie. Miksolog. Maja, też staruszka, samych starców będziemy mieć. I Marian. Tylko tak. Wodzirej, miksolog i żywieniowiec. Nie mamy żadnego baru i nie mamy jakiegoś, nie wiem, czegoś do grania. Myślę, że byśmy zrobili w domu. O, już! Zjedz coś, nie chcę sobie opowiadać dowcipy. Świetnie po prostu. Ja nie wiedziałam, że to już będzie! Oh my god. Dobra. Pauza. Bo ja tu teraz muszę ogarnąć. W sumie nie myślałam, że to będzie tak już. Tort. Nie mamy tortu. Czy ty możesz zrobić tort? Możesz jakiś zrobić. Dobra. I teraz tak. Nie tak chciałam. Gdzie ja to tutaj mogę znaleźć? Słuchajcie, nie, to będzie na dwór. Tutaj. Co my tutaj mamy? Mikrofon. A jakbym postawiła mikrofon tak po prostu? Nie wystarczyłby? Tylko gdzie ja mam go postawić?
Czy tu mi się zmieści? Chyba nie. A. Nie. To postawmy na razie tutaj. Później to wszystko mogę posprzedawać, tak? Jakiś bar by się przydał. O, to jest ten bar. Matko, 2000. Chociaż właściwie, no słuchajcie, to jest. To są urodziny w końcu dziecka. Czy ten bar mi jest potrzebny? Na razie wiecie co, zostawimy. Opowiadaj dowcipy, niech się słuchają muzyki. O, on sobie gra. Widzicie. A to jest w ogóle włączone? Włącz. O, może tak. Zjedz coś, zdmuchnij świeczki. Powiem, że to będzie ciężko zrobić. Chodź, posprzątasz szybko. O, ona coś tu gotuje jakby. Pospiesz na się, Marcel, z tym. Marcel, nie gadaj, bo ja potrzebuję tort. Majka, wstawaj. Niech sobie wysłuchają muzyki. Opowiadaj dowcipy. Boże, co wy mi tutaj robicie? Wesołe zapoznanie. No niestety to mi się raczej nie uda tutaj. Coś tak czuję. Boże, byś się. O nie, oni idą do szkoły! Naprawdę? No to im wybrałam imprezę, co? Miłość nie pójdzie. Jeny, ja ich tu nie ogarnę przecież. No dobra. Wesołe zapoznanie. Mamy opowiadać dowcipy, tak? No to opowiedz dowcip. Mamy tort. Dodaj świeczki urodzinowe. I wypowiedz życzenie. Dobra, dowcipy nam się zaliczyły. Tu teraz nasz miłość zdmuchnie świeczki. Uwaga. No, wszyscy przyszli. Jej! Boże. Majka. O! Dobra, zaraz ją przybyłem. Czy on ma irokezę, czy mnie się wydaje? Miłość zmienił grupę wiekową. Wiek nastoletni, czekają cię romantyczne uniesienia, przepocone shorty gimnastyczne i burze hormonów. Zapnij pasy. Zaczyna się ostra jazda. Wybierz aspirację i cechę. Czyli tu mamy wesoły. To jest nasz geniusz, tak? No więc zostawmy mu geniusza. Zobaczmy tutaj. Dokonaj wyboru aspiracji. Widzicie, będziemy mieli nowe. Duża, szczęśliwa rodzina. Chcę mieć rodzinę, która osiągnie życiowy sukces. Mistrz kuchni, miksologii, kolekcjoner. Chcę zbierać wszystko, co świat ma do zaoferowania. Kolekcjonerzy częściej znajdują rzadkie okazy kolekcjonerskie. Patrzcie, to jest całkiem okej. Botanik może nie, wędkarz nie, dowcipniś nie. To nie, to nie. Przyjaciel świata. Geniusz muzyczny, wybitny malarz, wcielenie złośliwości, wróg publiczny, kulturysta, no tak. Ekspert komputerowy albo mózgowca bym mu dała.
oczytany i posiadać umiejętności praktyczne. No bo chciałabym, żeby on jednak został tym geniuszem. Romantyk, pokrewna dusza, bajecznie bogaty, pan na włościach. Matko, strasznie dużo tego, słuchajcie. Weźmy to. Aha, i tu już nam się zrobiło. Szybko się uczy. Dobra. Okej. Czy wy to widzicie? Jak on wygląda? Majka, zmiejstruj. Dobra, oni mogą iść do szkoły. Dobra, bierz tort. Weź kawałek. Weź kawałek. Muszę tu zjeść. Niech sobie słuchają muzyki. Zagraj w grę z jubilatem. Jaką grę? Przepraszam. A ty byś mogła to skończyć tu. Boże, jak on wygląda. Jak się skończy impreza, to go zmienimy. No nie będzie miał tego Irokeza. Masakra. Naprawdę? Nie będziesz tak wyglądał. A nie ma czegoś takiego, żeby wszyscy wzięli. O, zawoje na posiłek. Zdobyta charyzma, okej. Ciekawe, bo on może teraz inaczej chodzi do szkoły. Uzyskaj dodatkowe zaliczenie. No nic, zobaczymy. Jak to nam pójdzie? Zjedz tort, dobra. Niech synowie słuchają muzyki. To chodź tu. Tańcz. I może ich pozapraszamy. Że ja ogólnie nie ogarniam, co tu się dzieje. Jest jeden wielki syf. Zapytaj o Barabara. Oh my god, serio. Zaprosimy ich, niech potańczą. Nie, tu było to. Majka, chodź też. Pomieścicie się tu wszyscy? Mam nadzieję. Czy oni słuchają muzyki? No chyba słuchają, co? Jak myślicie? Słuchaj, popu. Majka niech też posłucha, może. Marcel niech posłucha. O. I zaraz pójdzie ktoś z nim zagrać. Zagraj w grę. Nie wiem, czy szachy wystarczą? No dlaczego nie słuchacie muzyki? No, słuchajcie wszyscy. Jak ja mam to zrobić? No przecież słuchają wszyscy, o co tu chodzi? No słucha. No nie wiem, jak mam to zrobić. No ale dobra, to chodźmy tu i spróbujmy zagrać z Majką. Zobaczymy. Czy to się zaliczy? Zagraj w grę. Czy może jakoś tak? Aha, czekaj. Tak, zaliczyło się świetnie, ale z tą muzyką. Ojej.
Już 100 lat, 100 lat, oto kilka świątecznych balonów dla ciebie. Znajdziesz je w wyposażeniu całej rodziny. O, to czekajcie, zobaczmy. Jej, patrzcie, mamy balony. Tylko gdzie ja je mogę dać? Nie mam za bardzo gdzie. O, niech są tutaj. Fajne. Mikołajowi imprezy już nie będziemy robić. Będzie sam tort, bo po prostu to jest masakra z tym ogarnianiem tego wszystkiego. A ty, mój drogi, teraz... Pokaż, jak ty tu wyglądasz. Jest jedno wielkie zamieszanie z tym wszystkim. Chodź, 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 chodź. Skorzystaj. I... Zmienisz wygląd. Tak. Może Majka, siku. Marcel. No Marcel, okej. Okay. Tu myślisz iść? No, myślałam. No, uwaga. Ale dziwnie wygląda. Nie, on nie może mieć takiej fryzury. Absolutnie. Ciekawa. Dobra, mamy cię. Masakra, jak ty wyglądasz. Ale zobaczcie, jest do Majki podobny, nie? Nawet ma oczy zielone. Fajnie, fajnie, strasznie się cieszę. No na pewno zmienimy ci włosy, mój drogi. Oczywiście blondynem zostaniesz, ale... Przyjrzymy sobie, co my tutaj mamy. O Boże, jak ty wyglądasz dziwnie. Nie, w jakiś taki grubawy jesteś, czy mi się wydaje? Chyba z krótkich to tu nic ciekawego nie będzie, tak mi się wydaje. No tego irokeza ja nie chcę, powiem szczerze. Teoretycznie powinnam mu zostawić, nie? Pokaż. Taki bardzo pucołowaty jest, no ale tego się niestety zmienić nie da. Może to bym zostawiła? Albo taką jak ma... Tą damę Mikołajowi, wiecie? Bo chciałabym, żeby mu taka została. I tak coś czuję, że chyba jemu wybierzemy to, ale no jeszcze przejrzyjmy tutaj. Albo to? No on w sumie jest geniuszem. Ale dziwny jest, masakra, nie mogę się przyzwyczaić do niego. Nie wiem, albo to, albo to. Może to mu zostawię na razie. Albo jeszcze długie, zobaczmy. O, albo to. A ten na pewno nie. Nie, chyba to mu zostawię. To albo to. Kurde, nie wiem. W sumie on miał taką fryzurę, nie? Dobra, na razie może zostawię mu to. Może mieć już jakiś zarost? Serio? Ale może coś mu damy, co? Co myślicie? Taki wiecie. No na wąsik absolutnie, ale to na przykład. Tylko czy takie blond, może trochę ciemniejsze. O. Kozie brudki brody. O, albo takie coś może, o. Mógłby mieć trochę zarost, bo... To jest jeszcze ciemniejsze. Czy tak ma chyba ten? Marcel. Nie, to mi się nie podoba. Może to bym dała. Chociaż to takie tu jest dziwne, żeby była sama ta broda. Może taką mu damy? Nie, dobra. Chyba albo to mu zostawię, albo to. Tomu może damy. A na przykład brwi to ja ci mogę zmienić? Kolor w sensie, no bo taki cały blondyn to mi się nie podoba, powiem wam. Te takie bardzo... Pokaż. Nie, może temu zostawię jednak. Chociaż nie wiem, one takie są trochę mało męskie, że tak powiem. Może te jednak zostawimy, o. No. A ty w ogóle miałeś okulary przecież. Nie, kolczyka absolutnie. Musisz mieć okulary, bo ty miałeś okulary. Czy może damy mu żółty, tak jak miał?
Nie wiem, może na razie jeszcze temu zostawimy. Musi mieć okulary, bo miał okulary, także wiecie. Dobra, teraz zobaczymy stroje. Jestem strasznie ciekawa, jakie są. Zobaczmy gotowe style. Suma! Spoko. Hey, No Bob! nie. Who? Też nie. Muszka! To jest całkiem fajne. To takie typowe dla nastolatków, co nie? Ta kurtka. To jest całkiem okej. No nie, dobra. A zobaczymy tutaj, co mamy. O, to ma Marcel. W sumie mogłabym mu chyba to wziąć, tylko... Jeszcze przejrzymy. Czy jest coś innego niż po prostu ma zwykły dorosły, czy... No, to jest też całkiem przyjemne. To jest Marcela chyba z pracy. Koszulę. Wow. Bluzy. Marynarki. Polo. Nie, wiecie co? Ja mu dam to, tylko... Może właśnie... To. Zobaczmy sobie spodnie jeszcze teraz. Spodnie. Jeansy. Te czy te? Może te. Tylko też kolor damy inny. A buty? Te ci damy. O. W sumie to mógłbyś mieć. Wiecie co, tutaj jeśli chodzi o te wszystkie stroje, to ja, oh my god, ja mu tutaj powybieram do snu takie coś, naprawdę. Wow. Myślę, że raczej coś w tym stylu będzie miał. Tylko nie te kolory, może. Bo to mu na razie zostawię. Dobra, wiecie co, ja myślę... Oh my god, no serio. Na imprezy masz coś takiego. Poważnie. Dobra, ja mu tutaj to powybieram już, wiecie co, poza odcinkiem. A teraz tam cokolwiek mu tu ustawię, żeby miał... Czy on taki jest, taki co, niebieskie strasznie. Bo... No bo szkoda czasu na to, nie? Mówię, ja to poustawiam mu wszystko już. Dobra. Tak na razie niech ma. Pokaż się. Może być. Jak coś, to ja mu to jeszcze pozmieniam. Ale na razie będzie tak. No to jesteśmy. Jesteśmy. A gdzie ty jesteś? Impreza się rozumiem już skończyła, tak? Towarzystwa masz mało, widzę. Ty śpisz. W takim razie, wiecie co zrobimy? Co ty chcesz? Zadzwonić do kogoś? No to zadzwońmy, zobaczmy, kogo ty tu w ogóle masz znajomych. No nie za dużo, ale to jest już dorosła, a nie nastolatek. Dlatego wiecie co zrobimy? Zrobimy tak. Nie, to chciałam. Zarządzaj światami, tak. Dobra, i wiecie co zrobimy?
Ja sobie wejdę do mojej biblioteki i wezmę tych nastolatków od chłopaków. Spróbuję ich gdzieś wprowadzić. Tu was widzę na to stać. Niewyposażone. Dlaczego niewyposażone? No, no dobra. Okej. I bierzemy Adriana nastolatków. Tutaj niestety Adrian nie zrobił już żadnego rodzica, dlatego oni sami zamieszkać nie będą mogli. Ja się chcę wprowadzić. Zbyt duża. Nie. To wprowadzimy ich tutaj. Tak. Dokładnie. Gdzieś muszą niestety mieszkać. Później spróbuję jakoś to inaczej rozwiązać, no ale zobaczymy. Tutaj są dwie dziewczyny i tutaj są dwie dziewczyny. Dobra, jak na razie więcej nastolatków niestety nie dostałam, albo po prostu gdzieś przeoczyłam, gdy pisaliście mi, że zrobiliście je dla mnie. Jeśli tak, to napiszcie mi jeszcze raz pod tym filmem w komentarzu, że zrobiliście nastolatków i swój nick na Originie, żebym mogła sobie pobrać. I ja wtedy ich jakoś tam powprowadzam, czy osobno, czy dołączę po prostu do jakichś rodzin i będziemy z chłopakami poznawać nowe dziewczyny. Meliska na razie jeszcze poczeka. Ale zobaczymy, jak to będzie. Co się stało? Dlaczego ty jesteś zawstydzony znowu? Serio? Komu gdzieś wlazłeś? Dobra. O, Marcel, idziesz za godzinę do pracy? No to wiesz co? Weź ty tak śpi. A nie. A ty? Za 2 dni, dobra. Ale dzisiaj zajmujemy się Miłoszem. Okej. Okay. Idziemy odwiedzić podróży. Któryś z nastolatków? Pokaż się. Ja go jeszcze poprzebieram. Tam, wiecie, wybiorę mu jakieś tam ciuchy. Ale to już poza odcinkiem zrobię. Chciałam, żeby jednak pasował do tego, wiecie, czy miał te okulary i żeby wyglądał na takiego spokojniejszego. Ale dobra, do kogo pójdziemy? Czy tutaj, czy tutaj? Dlaczego tu jest taki? Że na przykład ja nie mogę iść do nich, czy mogę, bo nie wiem. No dobra, to chodźmy najpierw tutaj. Jesteśmy! Ten tu już widzę, pompki robi. Przyjazne powitanie i przyjazne powitanie. I statusie może też warto by się zaprzyjaźnić, co? O Boże, to jest chyba dla ciebie dziewczyna. Ona już. Amanda. Krzesło! Naprawdę krzesło! Mateusz! W ogóle miałeś mi ducha zrobić i nie wiem. Ale zobaczcie, znaczy ona nie jest dla niego stworzona. Blondynka w okularach. Pochwal. Popraw humor. Dlaczego ty klęczysz tutaj w ogóle na tej ziemi? I książki czyta, no ja myślę, że ona jest dla niego stworzona. Ale też tak pomyślałam, że może lepiej byłoby, wiecie, żeby było na przykład całkowite przeciwieństwo Miłosza. Też mogłoby być ciekawie, prawda? Dobra, Marcel niech idzie do pracy. Dobra, może ja ciebie tu chwilę zostawię i sam sobie pogadaj z kim chcesz, zobaczymy. Jak to wyjdzie? Proszę, no biedna tu klęczy dalej. Amanda. Monika. A to? Co to jest? A Mateusz, okej. Dzieje się genialnymi pomysłami. No ja widzę, że jednak Amanda ci się podoba chyba. No siedzi na tej ziemi, masakra. Opowiedz dowcip. No to opowiedz dowcip. O.
Patrzcie na tą Amandę tak bliżej. Wygląda całkiem fajnie. A weekend dzieciaki mają, to też warto by coś zrobić. Dobra, jeszcze chwilkę tutaj zostaniemy. Czekajcie, jak ja tutaj wyglądam z nagrywaniem. Muszę kończyć. Masakra, znowu tak długo. O, ty, Amanda, stajecie się przyjaciółmi. Cóż, sam tak wybrał. Więc myślę, że zaprzyjaźnić się możemy. Nie ma żadnego problemu. O, dziel się genialnymi pomysłami. Jak tak chce. O, poznaj. Opowiedz obrzydliwy dowcip. No nie, poznaj jeszcze raz. Zobaczymy, jakie ma cechy właśnie, bo może on ma jakieś, wiecie, dziwne albo coś. Plotkuj. Geniusz. No, proszę. Niezdarna. Całkiem fajne. A jeszcze możemy tą jedną? Bara, naprawdę. Nie, tak nie będzie. Nie widzę tutaj. Już poznaj. Zaprezentuj genialny wynalazek. Dobra, wiecie co? Ja myślę, że ja tutaj sobie ich... O, wstała! Bo to jest tak... Pochwal strój. No chociaż strój średnio mi się podoba, ale okej. Ale ogólnie Simka całkiem fajna. Opowiedz śmieszną historię. Myślę, że pasowałaby do niego, nie? Ale tak jak mówię, nie wiem, czy tak to zrobić, czy na przykład przeciwieństwami, nie? Zapytaj, jak minął dzień. Nie ma już poznać, chciałbym, czy my już wszystko wiemy o niej. Rozmawiaj o zainteresowaniach. Dobra. Ja ich tutaj zostawiam, niech on sobie poznaje. Jak widzicie, no on sam chce się z nią zaprzyjaźnić, także tak właśnie chciałam zostawić tutaj między dwiema, żeby sam sobie wybrał, ale to jeszcze nie znaczy, że to będzie jego dziewczyna. Na razie chcą się zaprzyjaźnić, więc przyjaciółmi jak najbardziej mogą być. Myślę, że jeszcze poznamy innych nastolatków jak najbardziej. I tak jak mówię, ja się będę z wami żegnać, ale piszcie mi w komentarzach, czy uważacie, że to jest dobry pomysł, żebym właśnie i Miłosza, i Mikołaja przeprowadziła. Żeby sobie zamieszkali osobno w domku. O, poszła biegać, proszę. Całkiem okej. Podoba mi się, szczerze powiedziawszy, ta Amanda. No, czy to uważacie, że to jest dobry pomysł, żeby po prostu przenieść ich na większą działkę i właśnie zrobić ten osobny domek dla chłopaków? Ja myślę, że byłoby fajnie, gdyby oni razem mieszkali. Ale no mówię, napiszcie mi, jak wy uważacie. Nie no, co ty mi tu? Poznaj jeszcze Monikę w takim razie. Skoro Amanda poszła biegać. Okej. Dobra. Także mówię, piszcie w komentarzach, co o tym myślicie, czy pomysł wam się podoba. Jeśli tak, to w kolejnym odcinku, a może i zrobimy też urodziny Mikołajowi, czemu on ma być poszkodowany. I jeśli zdążę już zrobić ten drugi domek i tam jakoś w miarę to zagospodarować, to ich od razu przeniosę. A jeśli nie, no to jeszcze w kolejnym odcinku zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. No nie ukrywam, że najbardziej tutaj się rozchodzi o pieniądze, bo no bo wiecie, jak ja tam postawię drugi domek, który też kosztuje dużo, no to ja niestety muszę mieć sporo tych pieniędzy, ale no zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Na dzisiaj już się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że Miłosz wam się podoba. Ja tak jak mówię, no myślę, że się możemy go zmieniać, ale myślę, że wygląda całkiem sympatycznie i że do jego charakteru jak najbardziej pasuje. A w kolejnym odcinku, tak jak mówię, zajmiemy się najwyżej Mikołajem. Także do usłyszenia w kolejnych Simsach 4. Pa, pa!